Kupowanie nietrafionych ubrań to częsty problem, z którym się spotykam. O co tutaj chodzi? Jeśli wybierasz się na zakupy, bo mówisz, że nie mam się w co ubrać, to oczywiście jest tematem na kolejne nagranie, ale jeśli wracasz do domu z zakupów i wkładasz ubranie, które właśnie zakupiłaś, do szafy i na tym się kończy, to znaczy, że kolejny raz wyrzuciłaś pieniądze w błoto. Często ci się tak zdarza? Popatrz, gdyby tylko sprawdzić, czego tak naprawdę potrzebujesz i w jakie ubrania uzupełnić Twoją szafę i to podejście zastosować, zobacz, jak wiele by się zmieniło. Przestałabyś tracić pieniądze na to, co do Ciebie nie pasuje i na to, czego naprawdę nie potrzebujesz. Zaczęłabyś świadomie dobierać do siebie ubrania, zaczęłabyś świadomie kupować, zaczęłabyś się im przyglądać, co tak naprawdę lubisz, czego potrzebujesz i jakich ubrań Ci brakuje. Często nie wracałabyś z zakupów z tą samą lub podobną rzeczą, którą już masz w swojej szafie. I to jest właśnie najważniejsze podejście do zakupów mądrych i przemyślanych, a przede wszystkim do kupowania właśnie trafionych ubrań. I teraz jest pytanie, czy Ty faktycznie to robisz? Spójrz. Na przykład, jeśli zaczynasz świadomie kreować swój wizerunek, świadomie dobierać do siebie ubrania, wiesz, co chcesz przekazać do świata, do ludzi, swoim wizerunkiem. Jeśli widziałaś moje ostatnie wideo, jak wykorzystuję ubrania do wzmocnienia pewności siebie i osiągania więcej, to na pewno wiesz, o czym mówię. Jeśli nie, to oczywiście zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia. Link również będzie w tym poście. Teraz pytanie brzmi, czy jeśli wiesz, w jaki najlepszy sposób możesz wykorzystać ubrania dla siebie, aby to one były właśnie Twoim wsparciem i pracowały dla Ciebie, aby Twoja szafa była dobrze zorganizowana i funkcjonalna, to czy Ty działasz w ten sposób, że tworzysz listy zakupów, sprawdzasz, co masz w swojej szafie przed wejściem do galerii handlowej? Czy masz ze sobą listę zakupów, zanim wejdziesz do galerii handlowej? Czy wiesz, że w Twojej szafie brakuje klasycznej granatowej marynarki na przykład i klasycznej sukienki, a nie kolejnej pary dżinsów? Także zobacz, podejście świadomego dobierania do siebie ubrań jest ważne, dlatego że właśnie to pomoże Ci uniknąć problemu i takiego podejścia, że znowu niestety kupiłam nieudaną rzecz, znowu zrobiłam nieudane zakupy, znowu kupiłam kolejny raz to samo, co już mam w swojej szafie. I teraz pytanie brzmi, czy Ty jesteś gotowa na zmianę? Bo zobacz, bardzo często jest tak, że kiedy idziesz na zakupy, a szczególnie wtedy, kiedy są wyprzedaże i sugerujesz się tylko i wyłącznie ceną, a Twoje emocje szybują gdzieś wysoko, bo myślisz sobie, że to jest jedyna okazja do tego, aby zakupić tą bluzkę, którą sobie w tym momencie wymarzyłaś za tak niską cenę. Ale nie zastanawiasz się, czy ona tak naprawdę Ci jest potrzebna. Czy kupujesz właśnie teraz dlatego, że ona ma tak niską cenę? Po prostu. Bo jeśli tylko zwracasz uwagę na to, że cena jest wyznacznikiem w tym momencie do Twojego zakupu, to problem kupowania nietrafionych ubrań masz podany na tacy. Masz go jak w banku. Mieszka po prostu w Twojej szafie. Mało tego, tracisz jeszcze więcej pieniędzy w stosunku do tego, czego naprawdę potrzebujesz. Bo zobacz, mogłabyś za to mieć po pierwsze rzecz, którą potrzebujesz, a po drugie dobrej jakości rzecz, która jest Ci naprawdę potrzebna. Dlatego jeśli zmienisz swoje podejście do dobierania dla siebie ubrań, problem nietrafionych zakupów zniknie. Ostatnio prowadziłam wyzwanie na Facebooku w mojej grupie Siła Kobiecego Wizerunku, gdzie przez cały tydzień dziewczyny uczyły się dobierania ubrań w zestawy. Co je to wyzwanie nauczyło? Tworzenie zestawów ubrań w różnych kombinacjach. Zaczęły też zaglądać do swoich szaf i zrobiły listy zakupów. A o to właśnie chodzi. Bardziej się otwarły na zmiany, zaczęły pojawiać się nawet kolory w ich szafach i powoli zaczęły nosić je na sobie po prostu. Przez to bardziej sobie też uświadomiły, co tak naprawdę do nich pasuje, czego one potrzebują, co chcą pokazać swoim ubraniem. I jak mogą wzmocnić swoją pewność siebie właśnie poprzez ubrania, które na sobie noszą. Tego właśnie też nauczyłam się podczas mojej wieloletniej pracy jako stylista i kreator zmiany wizerunku,
podczas pracy z klientkami, które prowadziłam za rękę przez mój 3-miesięczny program, gdzie nie tylko dobieramy fason ubrań, kolory, organizujemy Twoją szafę, czy uczymy się też makijażu, ale przede wszystkim odnajdujemy samą Ciebie w wizerunku, odnajdujemy Twój styl, który jest w Tobie, właśnie po to, aby zbudować taki fundament, który będzie stabilny i będzie siłą do tego, abyś mogła wykorzystać ubrania dla Ciebie w jak najlepszy sposób. Do zdobycia lepszej pracy, do rozwijania swojej firmy, do poczucia się lepiej sama ze sobą, do odzyskania swojej kobiecości, do wzmocnienia swojej pewności siebie. Tak, żeby to wszystko pracowało dla Ciebie. Dlatego dziś chciałabym Cię zaprosić do mojego programu, który właśnie niebawem rusza, gdzie skupimy się na zbudowaniu Twojego wizerunku, a ja przeprowadzę Cię przez całą zmianę za rękę. Więc jeśli czujesz, że jesteś gotowa na tą zmianę, kliknij w link, wybierz godzinę w moim kalendarzu, wypełnij ankietę, a ja odezwę się do osób, z którymi poczuję, że będziemy mogły wycisnąć jak najwięcej z mojego programu dla Ciebie. Także kliknij w link, który jest w komentarzu. Do usłyszenia. Agnieszka Nortej.